policja! Faszyści! Zobaczcie, zobaczcie, policja się rzuca. Idziemy! Zobaczcie, zobaczcie. Udostępniajcie proszę transmisję. Nagle pojawiła się policja. To musiało być chyba po prostu zaplanowane przez policję. Zobaczcie, jest tu policja, jest, idą. Patrzcie. Zobaczcie, zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie. Udostępniajcie transmisję. Zobaczcie, co się dzieje. Patrzcie, ile policji idzie. To była prowokacja policyjna na pewno. No i teraz już jest wydawany komunikat i niestety, ale co będzie robiła dalej policja, tego nikt po prostu nie wie. Udostępniajcie. Udostępniajcie proszę transmisję, po grupach pokażcie. To już drodzy Państwo było wiadomo, nie? Jak Wam pokazywałem, jak przyszedłem tutaj właśnie pod pomnik Mikołaja Kopernika, że po prostu było to już zaplanowane ze strony policji. Policja,
łamiecie prawo. To, co robicie, to jest łamanie prawa. Policjanci, rozejdźcie się. Wzywam was do zaprzestania łamania prawa. Bo to, co będzie, łamiecie prawo. Wy, policjanci, łamiecie prawo. 80 lat temu gestapo robiło to samo, co wy teraz. To jest łapanka, uliczna łapanka, tak? Tutaj 80 lat temu też miały miejsce uliczne łapanki. Tak to właśnie wyglądało wtedy i tak wygląda tak samo. Ludzie po prostu przeszli od pomnika do pomnika pod bramę uniwersytetu. Pod bramę zresztą mojej też uczelni. Ludzie chcieli przejść, w tym momencie rzuciło się na nich. Nie wiem, setka, może 200 policjantów, przyleciał helikopter, udostępniajcie dalej, dzieje się to, co się dzieje. Tak wygląda łamanie prawa przez policję. Policja wzywa do zaprzestania łamania prawa, no więc sama niech przestanie wreszcie łamać prawo. Bo to, co się dzieje, to jest łamanie prawa przez policję. Tak, proszę pokazać. Wodek, to jest może inscenizacja z tego, co było 80 lat temu. Udostępniajcie, proszę, transmisja, które nie są swoje. Proszę nie utrudniać Ale na czym polegają te czynności? Czynności są nielegalne. Są nielegalne czynności policji. Policja łamie prawo. Nie ma pan prawa. Nie ma pan prawa tego robić. Nie macie prawa. Ale nie macie prawa tego robić. Policjanci każą sobie urznąć głowę, to mamy stosować się. Łamiecie prawo. Łamiecie prawo polskie. Konstytucja. Konstytucja. Łamiecie prawo. Konstytucja. Policja łamie prawo. Policjanci, konstytucja. Udostępniajcie, proszę, transmisję, jesteśmy na żywo, to wiadomo, że to jest taki cały konflikt po... No zaraz wodkę zapakują. Wsparcie potrzebne. Zrywajcie, Ale nie odpowiedź, bo się wyrwam ten mikrofon. Witam was, kochani, to protestowy. Ludzie zostali dzięki kontroli policyjnej. Takiej agresji jeszcze nie widziałem na własne oczy. To co się dzieje? Zachowują się jak zwierzę. Przybywajcie na Krakowskie Przedmieście. Bardzo, żeby mnie nie zgarnęli. Nie, ale... Przybywajcie na Krakowskie Przedmieście. Przybywajcie po rozbijaniu. Przy hotelu Blisko. Co? Dobrze. Że nie wolno przeszkadzać działania. Czyli jeżeli przyszedłby policjant i na przykład postanowił na ulicy kogoś skopać, tak po prostu, bo ma zły czuł, czy wystarczający powód, żeby mógł przeszkadzać, to są działania po prostu. Za 3 godziny transmisja się skończy. Udostępniając za chwilę. No bo to tak to właśnie by wyglądało, że studenci
Tak to wyglądało, że studenci byli pod pomnikiem Kopernika, została podjęta decyzja o spontanicznym marszu w kierunku Placu Zamkowego i policja cię rzuciła. O, nagrywaj, nagrywaj, Sebastian. Jeszcze się rzuca, pcha. W Placu Warszawskim ruszyliśmy, mieliśmy być przy bramie, a oni chcieli pójść po Plac Zamkowy i wtedy nas policja. Policja łamie konstytucję, łamie wszelkie przepisy prawa, kochani. O, widzę, że Dawid się kłóci z policją. Widzę, że Dawid... I słusznie. Dowódca się załamuje. I stchórzyli po prostu, bo się przestraszyli, że dojdziemy do przywódców i będziemy blisko i powiemy, co myślimy o tym wszystkim. Prosto im w twarz, a ponieważ tego nie mogliśmy zrobić, bo policja skutecznie... Nie pluj tam w ten mikrofon. Przepraszam. Przepraszam. Policja skutecznie nas... Daleka ten mikrofon. Policja nas niestety bardzo skutecznie... Mamy parę osób zatrzymanych, dokładny raport podamy później. Agresja. Prawdziwą twarz. W taki 1939 roku. Pamiętacie, co było? Rozpoczęcie II wojny światowej. A policjanci widać tego nie pamiętają i nie umieją się zachować jak ludzie. Dzisiaj dwa razy. Po pierwsze, policja, która zatrzymuje... Zdarzenie. Policja zatrzymała samochód wiodący baner na marsz. Też się przez... Bo przecież spontaniczny marsz nie mógł dojść na Plac Zamkowy wyłączoną ulicą. Przypominam, że krakowskie przedmieście w weekendy jest wyłączone. Wyłączone z ruchu kompletnie i w weekendy jest to chodnik jakby. Jak widzicie, czekamy, co się da. Jest duża... Mówiła zaprotestować. Zostały zatrzymane przez... Wejdźmy. Oto... Nam
wezwać do zaprzestania działań niezgodnych z prawem. Takie działania jak zawsze. Oczywiście to są studenci, którzy nie zobaczcie ich za policję. To trzeba poprawiać. O, już zakrzywdzą swoją osobę? Zobaczcie, ile ludzi, ile policji musi być na nas, na grupę może 30 ludzi. Proszę, walczcie w Polsce, bo jeśli nie będziemy od 15 października na wybory, to taka Polska będzie już przez najbliższe lata. My takiej Polski nie chcemy. Nie chcemy Polski w kordonach policyjnych. Zapytam policjanta, do jakiej podstawy działa teraz, bo może coś się dowiedzieć. Na jakiej podstawie są te osoby tam przytrzymywane? Oni nie umieją myśleć za bardzo, nie da się pogadać. Zadaj pytanie jeszcze raz. Na jakiej podstawie prawnej są tam osoby przytrzymywane? Przepraszam pana. Na jakiej podstawie prawnej? Artykuł, paragraf? Policjanci nie znają prawa. Jak widać, policja milczy. Co to rzecznik, do rzecznika, to rzecznika. Jeden typ, który no, do rzecznika. Batista do niego pożej. Inny umie czytać? Chodź tu, na góry. Organizator tego. Cały czas tu na policji, nawet policjanci to sami się tak postanowili, że na grupę nas to normalnie... Dobra, nie tak ostro, czyli tak nie za. No bo jest ostro. Ty, spokojnie trochę. No oni byli przyszykowani. Udostępnijcie proszę transmisję, jesteśmy właśnie tutaj przy Uniwersytecie Warszawskim. Oni po prostu chcieli pójść ulicą w stronę Placu Ząbkowego i nagle po prostu policja się w tym momencie się zjawiła i doszło po prostu do zatrzymania. Też koordynator policji się wtedy zjawił. No, ktoś tam się po prostu też się kłócił z policjantem i takie doszło do sprzeczki. Zresztą to też było pokazywane na żywo. Więc udostępniajcie transmisję na żywo. Próbuję stąd wyjść, żeby wam pokazać do... Pamiętacie ta strzykaczka właśnie, która stała właśnie, co wam pokazywałem, wiedziałem, że to już coś się będzie szykowało, bo też dostałem taką właśnie informację, żeby pójść pod Mikołaja Kopernika pod ten, żeby zrobić transmisję. Już po prostu wiedziałem, że tak to będzie wyglądało, że oni coś będą i kombinować, a po prostu studenci też mieli pójść pod bramę, a w sumie, szczerze powiem, zmienili po prostu, jakby powiedzieć, przemarsz. No i tak to się musiało po prostu się skończyć, że koordynator policji po prostu stoi. Także to właśnie macie. Mnie też chcieli
wsadzić ten kordon policji. Ale ja nic nie zrobiłem, to dlaczego ja mam stać w kordonie policji? No ale coś tutaj, jakieś okrzyki są. Dziękuję im, dziękujemy, nie wiem. Może ich puszczą. Żeby się po prostu, że powiem, rozeszli się studenci. Helikopter za nami, helikopter też lata. Spróbuję wam pokazać. O, zobaczcie, helikopter też lata. Pilnują z góry. A panów, państwa policjantów, także policji stoi, jest też samochód, który taka zwana kamerka, że stamtąd też wyłapują osoby, które są, nie wiem, podejrzane w stylu. Także no jest to po prostu kordon. Ja się z tego kordonu wyrwałem, bo jako dziennikarz nie brałem udziału w tym wydarzeniu, tylko po prostu ja robiłem transmisję z Włodkiem, więc co mi się tylko udało, że osoby przyciskały się do ziemi bardzo mocno. Aż no, chyba na pewno było mu ciężko oddychać, więc później go wsadzili do suki, więc na razie tak jak widzicie, tak to właśnie wygląda. No udostępniajcie transmisję, jeśli chcecie, lubcie też telewizję obywatelską, bo telewizja obywatelska zaczęła też robić relacje na żywo, więc jeśli chcecie na bieżąco być informowani, więc w tym momencie zapraszam też, udostępniajcie transmisję. Stoi kordon policji, która tak naprawdę trzyma tutaj studentów. Czy będą spisywani studenci? Nie wiem. Trudno mi to jest to powiedzieć, czy będą spisywani policja, czy będzie spisywała studentów, to jest to trudno na te pytania odpowiedzieć. Ale helikopter, zobacz. Zobaczcie, jak nisko leci helikopter. I tak właśnie leciał, jak był marsz LGBT. LGBT, tak niziutko leci, że jakby jeszcze niżej by troszkę poleciał, to by po prostu łopatami by zawadził za budynek czy za latarnię i wtedy by mogło po prostu dojść do tragedii. I tu się po prostu... To się po prostu powtarza, jeszcze raz to się powtarza. No a jeżeli by coś wpadło, no to przecież takie łopaty, które wieją, to jest co najmniej około 100 km na godzinę, no to by było, że doszłoby do katastrofy. Znów zawraca helikopter, znów zaczyna lecieć za nami, znaczy przed nami. Spróbuję wam pokazać może, gdzie on leci. O, zobacz. O, jaki duży helikopter leci. No, coś powiem szczerze, no z góry, żeby nie widział. No trochę to powiem szczerze, to jest dziwne, że helikopter, który leci tak nisko, nie, no powiem tak, jakby zawadził, załóżmy za ten budynek, zawadziłby obojętnie za co. No to by byłoby... To byłaby wielka szkoda. No też, właśnie o tym mówię. No, wtedy by spadł i narobiłoby się dużo szkód. Taka łopata jakby się oderwała od wirnika, no to by człowieka no, zabiłoby automatycznie, bo to przecież 100 na godzinę wieje. Jest takie to rozpędzone, więc to jest wiernik, który utrzymuje helikopter w górze. A jak on pęknie mu łopata, no to... Wtedy by doszło do tragedii. Także udostępniajcie transmisję. Starszą panią puścili, jak zwykle. No dobra, no starszą panią puścili, niech sobie idzie. Zresztą w sumie nic takiego nie mam. No i... Także
policjanci, którzy tutaj stali, w korytarzu takie żółte kamizelki miały, no to powiem szczerze, już sobie poszli. Teraz czekamy na rozwój właśnie ze studentami. No na pewno może tam jakieś spisanie może będzie, czy coś w tym stylu przez policjantów. Niestety też dziennikarza chcieli jako mnie wsadzić też do policji, a mówię, ja nic nie zrobiłem, więc plakietka medialna jest cały czas na wierzchu widoczna, więc ja relacjonuję dla telewizji obywatelskiej jak dla Studio Polaków, więc znów leci helikopter, następny policyjny leci. Strasznie, powiem szczerze, są chronieni policjanci z góry, z powietrza. Jakby nie wiadomo, co by się działo, więc... więc no nie wiem. Czekamy na rozwój studentów. Jak to będzie wyglądać, też właśnie tutaj spotkałem znajomego pana policjanta, który zawsze bierze udział w pilnowaniu nas pod telewizją TVP PiS. Także... Nie wiem, co tam się dzieje. Nie wiem, co tam się dzieje, ale ja do tych policjantów się nie będę zbliżał, bo nie chcę być wciągnięty, bo oni najbardziej nie lubią być kręceni, pokazywani to, co robią. A później się dziwią, że jak ich tak widzi, jakich Polska widzi i Polacy widzą, takich opisują. To takie są właśnie efekty tego wszystkiego. A tą szczekaczkę to ja już wam pokazywałem wcześniej. Jeszcze spróbuję tam No dobra, możemy pójść. To też się trzeba. Nie oferuję. Dobrze, słuchajcie, no nie wiem, pomału będę sądzić, bo tutaj właśnie ze studentami zagadałem się, żeby może pójść pod Wilcą, skandować, znaczy żeby oni skandowali, a ja bym to po prostu pokazywał to na żywo. Jest taka możliwość, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to co będziemy relacjonować pod komendą na Wilczej, to można, zapraszam was na relację na żywo, ale tak dostańcie jeszcze, bo w sumie to tak się sobie powiem, zebrało się ludzi, tłum ludzi, policjanci oczywiście spisują. Słyszałem, że mandaty też się sypią. Jedni zostali właśnie dla dwóch wsadzone do słupki, tak się zostało wywieziono na komendę. Ja
słuchajcie, muszę pomału chyba kończyć, dlatego że przekroczę za chwilę czas. Na Facebook. Tu się już nic nie będzie działo, tyle że policjanci stoją, trzymają ludzi w kordonie, więc ci, którzy już zostali spisani, opuszczają. Do widzenia. Myślę, że się już tu nie powinno z tym zgadzać. To było chyba już po prostu zaplanowane, tak jak pokazywałem wam stan wyjątkowy pierwszej relacji, którą wam udostępniłem, którą wam pokazywałem, tam też możecie zobaczyć, więc także to myślę, że to byłoby tyle. Dobra, słuchajcie, zostawcie lajka na telewizji obywatelskiej, jeżeli chcecie wiedzieć dużo informacji z Warszawy. Przekaczy, nie wiem, studenci, czy policja, to wam będzie dostępna to na żywo. No teraz muszę zakończyć, bo już tak długo trzymam tą transmisję. Jeśli coś się działo, to mogę udostępnić to na nowo. Dobra, cześć wam.